Oto mango. Dzisiejszy bohater naszego odcinka. Dzisiaj przygotujemy sernik na zimno właśnie z takim aromatycznym mango. Sernik będzie na kruchym, ciasteczkowym spodzie i będzie do tego zrobiona żelka z mango. Wszystko bardzo aromatyczne. Musicie zostać ze mną i zobaczyć. Przepis jest naprawdę wyjątkowy. To co, zaczynamy? Pewnie, że zaczynamy. Mango trochę poczeka jeszcze, bo zaczniemy od zrobienia spodu do naszego sernika. Ja myję ręce i już działa. Przygotowanie naszego sernika zaczniemy od zrobienia spodu. Spód będzie z maślanych ciastek. Myślę, że około 200 gramów ciastek. Pokruszymy je albo posiekamy i będziemy dodawać masło orzechowe i masło. I jako ciekawostka orzechy makadamia. One są delikatnie solone, dadzą taki fajny charakterek w tym serniku. Ciastka mam już posiekane. Teraz posiekam orzechy makadamia. Orzechy mam już posiekane. Dorzucam do ciastek. Dodaję miękkie masło i dwie porządne łyżki pasty orzechowej. Teraz muszę to wszystko wymieszać i zrobić z tego taką masę, która się będzie kleiła. No, niestety, ale trzeba użyć rąk. Spód już połączył się bardzo dobrze. Wszystko wsypuję do formy na dno. I teraz taką dość twardą łopatką będę równomiernie ugniatał wszystkie ciasteczka wymieszane z orzechami, z masłem oraz z pastą orzechową. I tak właśnie przygotowany spód wstawię do lodówki. Niech ładnie masło ściągnie i wszystkie ciasteczka i orzechy się posklejają. Czyli wstawiam to do lodówki. O, zobaczcie. Zobaczcie, co ja mam. Wiecie, co to za znaczek? To jest właśnie znaczek, który mówi nam, że w tym momencie trzeba zasubskrybować kanał. Tak? Spód mamy już zrobiony. Ładnie sobie stygnie w lodówce i będzie taki stabilny. A my teraz z trzech mango zrobimy żelkę, którą dodamy do środka do sernika i trochę zostawimy do dekoracji. To co, działamy? Mango jest naprawdę bardzo miękkie. Będzie bardzo soczysty miąższ. Jak ciężko ładnie obrać mango. I teraz cały miąższ do pojemniczka. Słuchajcie, myślałem, że uda mi się zrobić tą żelkę w tym pojemniczku wysokim, ale niestety się nie uda. Zmiksuję wszystko tutaj, w misce. Słuchajcie, ale to mango pięknie pachnie. Naprawdę tak dojrzałe. Jeszcze mikser przez moment będzie nam potrzebny. Tu mam namoczoną i rozpuszczoną w wodzie żelatynę. Trochę mango. Nie dodajemy żadnego cukru, nic nie dodajemy, tylko chodzi nam o to, żeby ustabilizować mango, żeby i w dekoracji, i w środku, jak dodamy do masy serowej, żeby było stabilne. Następnym etapem w przygotowaniu naszego sernika mango będzie przygotowanie masy serowej. Zrobimy ją na parze. Do miski wlałem żółtka, cukier oraz śmietankę. Wymieszam wszystkie składniki i miskę umieszczę nad garnkiem z gotującą wodą. Będę podbijał do momentu, aż masa zacznie się robić puszysta. Ja dzisiaj robię sernik z mango. Naprawdę bardzo smaczny i aromatyczny. A wy, jak obejrzycie już ten przepis, możecie sobie też zajrzeć do przepisu, którym wykorzystywałem mango. Jakiś czas temu był robiony suflet z mango. Też bardzo ciekawa propozycja. Zachęcam do obejrzenia. Zobaczcie, masa już się naprawdę pięknie podbiła, napowietrzyła. Jest już gorąca. Dodaję namoczoną w wodzie żelatynę i będę mieszał do momentu, aż się wszystko dokładnie rozpuści. Zobaczcie, masa jest już gotowa. Żelatynka się rozpuściła. Teraz dokładnie umyta w ciepłej wodzie cytryna.
otrę skórkę, tylko tą żółtą część. Dodaliśmy skórkę, dodamy też sok z jednej cytryny. Ładnie nam to wszystko zakwasi, będzie taki fajny. Teraz właśnie cały twaróg przełożę tutaj do naszej masy, wymieszam i później część masy połączę z żelką mango. Mogę teraz podzielić masę i jedną część masy połączę z częścią żelki. Żelka, która też jest ustabilizowana żelatyną. Połączę te dwie masy, zobaczcie. Jedna będzie taka bardziej żółta, druga taka ekri. Teraz już możemy wyjąć formę z lodówki i wlać na przygotowany wcześniej spód z ciasteczek. Najpierw wlewam całą masę serową bez mango. Zrobimy taki marmurek. I tak przygotowany sernik wstawiam już do lodówki, do całkowitego zestalenia. Moją dzisiejszą propozycją jest sernik na zimno z mango, a ciekawy jestem, jakie wy ciasta chcielibyście zobaczyć, oczywiście ciasta z owocami, jakie chcielibyście zobaczyć, żebym tutaj w tej kuchni zrobił. Jeżeli chcecie i macie jakieś wyjątkowe życzenia, piszcie oczywiście w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Ja zobaczę, jakie komentarze przeważają, jakie owoce przeważają i wtedy będziemy mogli zrobić coś fajnego wspólnie. Sernik około 2 godzinek w lodówce, ładnie się zestali. Żelka do tego czasu już też stężeje i będziemy mogli sobie dekorować nasz sernik. To co? Chwila czasu. Kawka, herbatka. Zobaczcie, ładnie wygląda. Spróbuję od razu przełożyć nasz sernik na paterę. O, pięknie. Sernik jest zimny. Przełożę trochę żelki do kornetu i mogę dekorować już nasz sernik. Oj. Zrobię takie wywiasy, na to ładnie się poprzyklejają owoce. Zostawiłem jedno mango, takie dojrzałe. Pokroiłem kosteczki. Użyję też do dekoracji. Porozrzucam po całym serniku. Wy swoje dzieła możecie oczywiście udekorować inaczej, jeżeli macie tylko inną wizję na dekorację, która by wam bardziej pasowała, rzućcie na Instagram, oznaczcie hashtag Kuchnia Lidla. Ja zobaczę, jakie wy mieliście pomysły na dekorację tego sernika. Ja jeszcze użyję malin, ale wygląda. Posadzimy jednego tutaj, drugiego damy tutaj. O, zobaczcie, jak się pięknie, kolorystycznie wpasowały. I co? Jak wam się podoba? Sernik na zimno z mango na chrupiącym, ciasteczkowym spodzie jest już gotowy. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo zachęcająco. Pachnie rewelacyjnie. Myślę, że musicie tego spróbować. Jeżeli się wam podobał ten przepis, to wiecie, co macie robić. Łapkę w górę. Zachęcam, zróbcie ten przepis. Cześć!